Odnaleźć się w trudnej sytuacji to zadanie, które nie wszystkim przychodzi łatwo. Dlatego warto pomyśleć o tym, by odświeżyć tę najpotrzebniejszą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, udzielania pomocy, zachowania w sytuacji zagrożenia, a może po prostu zmierzyć się z własnymi słabościami czy możliwościami. I tu jak na zawołanie z pomocą przychodzi 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, która przygotowała nietypowe, bo dla wszystkich chętnych cywilów, ćwiczenia. Na co dzień możemy sobie pospacerować pod bramami 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i z daleka podglądać życie na terenie koszar. Ale tym, którym to zdecydowanie nie wystarcza, może przypaść do gustu wychodząca od brygady oferta nie do odrzucenia, by stać się częścią drużyny gotowej do podjęcia żołnierskiego wyzwania w ramach akcji Trenuj z Wojskiem. Ministerstwo Obrony Narodowej wyszło z inicjatywą organizacji akcji Trenuj z Wojskiem. 20. Bartoszycka Brygada otrzymała zadanie zrealizowania dwóch cykli, które odbędą się w dniach 15 października oraz 12 listopada na terenie jednostki wojskowej w garnizonie Morąg. Trenuj z Wojskiem ma za zadanie przygotować oraz pokazać ludności cywilnej, jak wygląda życie żołnierza na co dzień. Choć trzeba wiedzieć, że podczas takiego treningu podana będzie tylko namiastka tej codzienności, ale warto się z nią zmierzyć. Jest się w stanie wczuć w rolę żołnierza w ciągu tego jednego dnia. Jest to cały dzień, będzie intensywność, będą różne treningi zorganizowane i myślę, że niektórym się spodoba i będą chcieli nawet wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. To pilotażowa akcja, bardzo szeroko skierowana do chętnych mieszkańców. W szkoleniu Trenuj z Wojskiem może wziąć udział osoba wyłącznie z obywatelstwem polskim w wieku od 18 do 65 lat. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do dnia poprzedzającego szkolenie, do godziny 13. Wszelkie informacje udostępnione są na naszej stronie. Tam podane są oczywiście numery telefonów do rejestracji oraz bloki tematyczne treningu. No przede wszystkim będzie to możliwość dotknięcia broni, korzystania z tej broni, czyli posługiwanie się tą bronią. Będzie możliwość zapoznania się z tym, jak rozpalić ognisko, jak uzdatnić wodę. Na pewno będzie rzut granatem, założenie maski przeciwgazowej. Na pewno będziemy w stanie się dowiedzieć również, jak zachować się podczas alarmu i ostrzału. Zapoznamy się z podstawą pierwszej pomocy, jak opatrywać rany. Na pewno będą też podstawy walki wręcz. Trzeba pamiętać o odpowiednim ubiorze, długie buty, długie spodnie, bluza, czapka, rękawiczki. Myślę, że każdy sobie poradzi, niezależnie od wieku, niezależnie od płci. I będzie to dobry sprawdzian swoich możliwości, taki jeden dzień dla siebie, ale spędzony w zupełnie innym otoczeniu i pod żołnierskim okiem. Zajęcia są jednodniowe, a prowadzić je będą wykwalifikowani instruktorzy, którzy będą starali się przekazać jak najwięcej wiedzy, by trening z wojskiem był czasem aktywnym, ale też bardzo pożytecznym.